Jesteśmy teraz na północy Anglesey. Idziemy zobaczyć starą cegielnię przy plaży. Zaparkowaliśmy sobie samochód tam, za mną na takiej uliczce bocznej, bo ta droga, którą idę, wydaje się nieprzystosowana do pojazdów takich jak nasz. Aczkolwiek sprawdzę, bo takimi drogami to już my jeździliśmy wszędzie i w Walii, a tutaj pan z kampera, który tam również stoi, mówił, że próbował i nie dojechał. Samochody tutaj są jakieś dwa, tylko tak dziwnie zaparkowane. Pisze, żeby nawet tutaj nie parkować. I to wszystko jest otoczone polami, także tak naprawdę to najlepiej chyba tutaj dojść. Widzicie, roślina zaczyna odbierać sobie to miejsce na własność z powrotem. Róż się wszędzie wije, dookoła rozrasta się dzika roślinność. I tak proszę, stara cegielnia jest kolejnym punktem, który polecamy odwiedzić w Anglesey. Nie jest tutaj łatwy dostęp i trzeba się troszeczkę namęczyć, pochodzić po górkach, dolinkach, ale warto, bo plaża przy tym to po prostu cud natury, naprawdę, z widokami przepięknymi, krystalicznie czystą wodą, przepięknymi kamieniami i tutaj prawie nikogo nie ma.